Witamy Państwa bardzo serdecznie w programie Galaktyka Pomerania, nadawanym na żywo z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaksy. Ja nazywam się Sandra Myszkowska, to jest Borys Specjalski. Jest nam bardzo miło powitać Państwa dzisiaj w programie. A naszym pierwszym gościem będzie pan Adam Opatowicz, dyrektor Teatru Polskiego w Szczecinie. A porozmawiamy o 15 już urodzinach Czarnego Kota Rudego, które już dzisiaj. Które trwają już od dwóch dni. Dzisiaj już mamy trzeci dzień. Tych uroczystości. Proszę powiedzieć, to są 15 jubileuszowe urodziny. Udało się zebrać wyjątkowo dużo gwiazd. Tak mi się wydaje, czytając historię Czarnego Kota Rudego, w tym roku jest naprawdę masa. No, rocznica okrągła i pomyśleliśmy, że byłoby miło spotkać się w większym gronie. My się przyjaźnimy od bardzo wielu lat, spotykamy się nie tylko z takich okazji i nie tylko okazjonalnie, ale dosyć często przy okazji różnych prac teatralnych, różnych jakichś, jak to się dzisiaj zwykło mówić, projektów artystycznych, przy okazji różnych realizacji, no ale urodziny są wyjątkowym takim momentem. Postanowiliśmy, że co roku będziemy je obchodzić i w miarę możliwości spotykamy się w dosyć dużym gronie i to grono jest rzeczywiście liczne. Andrzej Poniedzielski, Maria Czubaszek, Stanisław Tym, Artur Andrus, Janusz Józefowicz z Nataszą, właściwie z całym teatrem Buffo przyjeżdżają na te urodziny. Przyjechali Alosza Awdiejew, no wszystkich nie wymienię, i z Krakowa goście, z Piwnicy pod Baranami. A czy gwiazdy takiego ogólnopolskiego formatu chętnie przyjeżdżają do Szczecina? Do naszego teatru bardzo chętnie, do Czarnego Kota Rudego pewnie jeszcze bardziej, takie mam przynajmniej poczucie, bo nie muszę ich aż tak specjalnie namawiać, też nie stać mnie na to, żeby ich przekonywać jakąś niezwykłą formą wynagrodzenia w postaci jakichś walut zagranicznych, czy polskich nawet. Przyjeżdżają, bo jesteśmy przyjaciółmi. No. Robimy to wszystko trochę z sympatii i z takiego wspólnego patrzenia na rzeczywistość i na świat. My się przy tym wszystkim dobrze bawimy, i ja, chyba najważniejsze, że bawi się przy tym świetnie publiczność, która rzeczywiście odwiedza nas bardzo tłumnie. Publiczność, jak pamiętam, w ubiegłym roku, bo mieliśmy już rok temu okazję rozmawiać o Czarnym Kocie Rudym, wszystkie sale były wypełnione po brzegi zawsze, bilety były wykupione dużo, dużo wcześniej, jak było w tym roku, myślę, że jeszcze podobnie, lepiej. Tak, podobnie. Publiczność, która lubi to miejsce, lubi ten teatr, śledzi skrupulatnie, a nawet nie śledząc, rezerwuje te bilety bez względu na to, co będzie w programie. Tak. Są takie osoby, które przychodzą i mówią po prostu, proszę, a my jeszcze nie wiemy, nieważne, ja chcę spędzić tych kilka godzin siedząc w fotelu i słuchając tego wszystkiego, co się odbywa na scenie. To znaczy, że udało się również taką więź przyjacielską złapać z publicznością? Tak, mam takie poczucie, ale gesty publiczności są bardzo wymowne. To wszystko, co się dzieje wokół takiej właśnie takich uroczystości, ale też na co dzień, bo przecież Czarny Kot czy teatr działają codziennie. Gramy każdego dnia, a w piątki, soboty, niedzielę nawet po dwa, czasami trzy przedstawienia. Więc to są samoistne dowody zainteresowania i publiczności, ale również jej jakiegoś takiego chyba bardzo przyjaznego stosunku do tego, co robimy. A czym różni się humor prezentowany przez szczecińskie kabarety od humoru prezentowanego przez te kabarety ogólnopolskie? Jest jakaś różnica? Chyba dosyć spora. Kabarety są różne i zawsze bywały różne. No, przypatrzmy się, nie wiem, czy Państwo jesteście młodzi, jest piękna zaleta, ale Piwnica pod Baranami, kabaret starszych panów telewizyjny, który w latach 60. No, był zjawiskiem, który przyciągał publiczność przed ekrany telewizorów. Jonasz Kofta, Zielony Balonik, to było wszystko kabarety literackie i raczej nawiązujemy do tej tradycji. To, co
oglądamy w telewizji troszeczkę jest innym sposobem patrzenia na dzisiejszą rzeczywistość. To jest trochę bardziej estradowe. My jesteśmy związani z miejscem. Mamy kawiarnię artystyczną i ona jest tym punktem odniesienia. Te wszystkie kabarety, które wspominałem, zawsze miały jakiś punkt odniesienia kojarzony z miejscem, bo w ogóle taka jest istota kabaretu. To była kawiarnia, do której przychodzili artyści, artyści się bawili, a przy okazji publiczność. Pili alkohole, uczyniali przeróżne niezwykłe, powiedziałbym, rzeczy, no, które czasami nie, no, których nie wypadałoby pewnie w jakimś innym towarzystwie, które się nie mogły zdarzyć, no ale w gronie artystów i w pewnych miejscach tak. W takim razie to już jest 15 rok z rzędu, kiedy się Państwo spotykacie w tym gronie przyjaciół, właściwie można byłoby tak powiedzieć. Skąd się wziął pomysł na pierwsze takie spotkanie? To było tak, że to było bardziej spotkanie towarzyskie niż kabaretowe? Wszystko to jest bardzo spontaniczne. Znaczy, to, że tam istnieje ta kawiarnia i że po każdym wieczorze my się spotykamy z publicznością, to jest... To już powoduje ten tygiel, tą taką atmosferę, która nie ma rampy, która nie ma czegoś, co przedziela widza od artystów. I z tych dyskusji, z tych przyjacielskich, takich kontaktów towarzyskich nawiązują się pewne po prostu inspiracje. To są ciągłe erupcje różnych pomysłów. No i tak się narodziły pierwsze, potem drugie, trzecie urodziny. A teraz to już jesteśmy niewolnikami tego czarnego kota i on nas do tego niestety zmusza, że nie może być inaczej. Czarny kot prawie już jest pełnoletni i skoro już tak 15 lat obchodzi urodziny, można prowadzić pewne statystyki. Więc jak jest z humorem? Czy szczecinianie bardziej przychylnie odnoszą się do kabaretów, czy jednak ta popularność jakoś tak się waha? Ja nie wiem, jak mi to od środka oceniać. Kabaret jest piękną sztuką. Troszeczkę inną od teatru, inną od estrady, inną od filharmonii, od opery. To jest takie kompendium różnych sztuk. Jest tam miejsce i na lirykę, i na piosenkę, i na fantastyczny monolog, sketch, na żarty, na improwizację. To jest taki teatralny jazz. Kabaret ma sporo w sobie z improwizacji. Oczywiście, jeżeli są artyści, którzy potrafią nawiązać kontakt, bezpośredni kontakt z publicznością, z widzem, no to dla kabaretu są wymarzeni i stworzeni. Są tacy artyści, są tacy aktorzy w naszym teatrze i dzięki temu może ta scena istnieć i funkcjonować. Jak minęły dwa poprzednie dni? Bo zaraz, myślę, postaramy się dowiedzieć tego, co dzisiaj nas czeka, ale jak już to, co się stało i co jest za nami, minęło? Pięknie minęły. Były urokliwe, zupełnie odmienne od siebie. Był bardzo liryczny, to był wieczór Andrzeja Poniedzielskiego, autorski jego wieczór z jego piosenkami. A drugi, no, erupcja humoru, dowcipu, inteligentnego, jakiejś niezwykłej swady, kontaktu z publicznością, a to wszystko za sprawą Aloszy Awdiejewa, wspaniałego artysty z Krakowa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który tę uniwersytecką togę potrafi, zdejmując, założyć na siebie jakieś ciało nieprawdopodobnego, jakiegoś artysty Wodzireja, który uwodzi publiczność swoimi koncertami i piosenkami. A czego możemy się spodziewać dzisiejszego wieczoru? Jakie przede wszystkim bardzo długiego. Bardzo długiego. Sądzę, że jak zaczniemy o 19, skończy się on gdzieś blisko północy. No ale będzie trwał pewnie jeszcze dalej, bo się przeciągnie w życie towarzyskie. Sporo dzisiaj się będzie działo, sporo. Czy taka duża ilość zabawy, kilka dni z rzędu, humoru dobrego nie jest męcząca przypadkiem trochę? No wymaga kondycji, to w takich różnych aspektach, nie tylko fizycznej, ale pewnie też i takiej odporności, wysiedzenia. Ludzie siedzą o dziwo z przyjemnością. No i pewnie też ci, którzy zostają do rana, muszą potem dbać bardzo o swoje wątroby, które nadwyrężają. Nie da się ukryć. Takie jest życie w kabarecie, trochę przy kabarecie, wokół kabaretu. A jak sam Czarny Kot Rudy jest oceniany w Polsce wśród innych artystów? To jest dobra opinia? Ci artyści, którzy mieli okazję tutaj występować, szerzą dobre wieści na temat tej sceny? Trudno mi... Znaczy jakoś tak... Na pewno udało się kiedyś coś zasłyszeć. Tak.
ale trudno mi jakby wypowiadać się na ten temat. Wolałbym, żeby to oni mówili. Dowody są takie. Publiczność jest wspaniała i nieprzyciągana na siłę, bo bilety są potwornie drogie. Przyjaciele przyjeżdżają chętnie. Nie kończy się to tylko na występach urodzinowych, ale potem się to wszystko również jakoś organizuje w inne przedsięwzięcia artystyczne. Ciągle to trwa i ciągle gdzieś to płynie, więc chyba ta opinia nie jest zła. Czyli co? Dobra. Możemy zaprosić Szczecinian na spędzanie wieczoru razem z Czarnym Kotem, który już 15 urodziny obchodzi w Szczecinie. Polecamy oglądanie naszych gwiazd rodzimych, szczecińskich oraz też podziwianie gwiazd ogólnopolskich. A przede wszystkim życzymy 100 lat samemu Czarnemu Kotowi Rudemu. Myślę, że to nie jest na pewno za mało. Myślę, że nawet i 200 lat można byłoby życzyć. 100 lat, wspaniale. Tyle wieku na emeryturze, tyle lat, to pięknie byłoby. No nie wiadomo, jak z tymi emeryturami no będzie, właśnie. Także nad tym trzeba się jeszcze zastanowić. To jeszcze kwestia. Dziękujemy panu bardzo serdecznie za wizytę u nas w studiu. Naszym gościem był pan Adam Opatowicz, dyrektor Teatru Polskiego w Szczecinie. A już teraz zapraszamy państwa do obejrzenia serwisu informacyjnego.